Teraz pora na trochę lekcji z logiki. Pewnie część z Was miała tą logikę w szkole średniej, część, jeśli nie, to niech się nie przejmuje. Więc jeśli mamy jakieś zdanie, powiedzmy, jestem osobą pełnoletnią, to albo ona jest prawdziwe, albo jest nieprawdziwe. Pójdę do kina dzisiaj, albo pójdę i to zdanie będzie prawdziwe. Albo nie pójdę, będzie fałszywa, Więc do tego mamy zmienne boolean, które stwierdzają, czy coś jest prawdziwe, czy coś jest nieprawdziwe. Czasami jest sytuacja dużo bardziej skomplikowana jeszcze w bazie danych, że czasami nie mamy jakiejś informacji. Jeżeli nie mamy na przykład imienia naszego użytkownika, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta osoba jest kobietą, czy mężczyzną. Więc tutaj mamy tą wartość boolean. Więc ja to sobie nazwę condition w jakiś tam sposób. I tutaj powiedzmy, stwórzmy sobie dodatkową, jakąś zmienną a równa się 5, do której się będziemy tutaj odwoływać. I teraz w programowaniu równa się oznacza przepisanie, czyli, czyli do tego, że zmienna a będzie miała wartość 5. Dlatego, żeby odróżnić porównanie, wymyślano znak podwójnego równa się. Czyli jeżeli chcemy. Sprawdzić condition i chcemy sprawdzić, czy a jest równe 5, to w tym momencie stosujemy podwójne równa się. I jeżeli tutaj teraz zrobimy sobie system out print line, to w tym momencie robię condition i w tym momencie sprawdzona jest wartość, czy a jest równe 5, więc a jest równe 5, więc w tym momencie wartość zwróci nam, prawda? Więc widzimy, że wartość A jest w tym momencie, wartość condition jest równa true. Jeżeli tutaj bym teraz zmienił na wartość A równa się 10, to w tym momencie, to w tym momencie jest, jest ta wartość zwrócona, zwrócona jako false. Więc tutaj, żeby sprawdzić, porównać, nie stosujemy pojedynczego równa się, tylko podwójne równa się. Kolejnym takim operatorem jest różna. Więc jeżeli A jest różne od 5, więc jeszcze tutaj dam komentarz, że tu jest podwójne równa się, to jest porównanie. A wykrzyknik równa się, to jest różne. Więc w tym momencie, jeżeli odpalimy, to A jest różne od 5, dlatego wartość condition ma wartość na wartość true. Kolejne to są oczywiście Większe, równe, mniejsze, równe i tak dalej, więc tu byśmy mieli większe, równe, mniejsze, e, równe i tak dalej. Czyli te wszystkie wartości dokładnie tak, jak występują w matematyce. E, znowu nie bójcie się tej matematyki, tutaj no podstawowo trzeba te, te wszystkie wartości sprawdzać. Czyli tak samo jak w logice biznesowej jest potrzebne, żeby sprawdzić e, na przykład, czy ktoś jest, Osobą pełnoletnią, czy ktoś z, y, y, zarabia konkretną sumę, y, czy liczba komentarzy na przykład jest większa od 10, w tym momencie chcemy, chcemy zablokować, więc znowu no te warunki, te operatory, które są w Javie wynikają bezpośrednio z zapotrzebowania na logikę biznesową, e, więc tutaj mamy wartość, w tym momencie mamy wartość, e, wartość true. Więc tak samo jak w matematyce e, mamy jeszcze e, bardziej skomplikowaną logikę, czyli możemy sprawdzać, czy A jest większe od 5, i na przykład A jest mniejsze od 15. E, więc jest to operator, e, to, jest, to jest po prostu AND, czyli I. Więc w tym momencie sprawdzamy, czy A jest większe od 5 i A jest mniejsze od 15 w tym momencie, jakby sobie to uruchomił, no to oczywiście jest to prawdziwy warunek. Natomiast jeżeli tutaj bym teraz zmienił na 16, to już w tym momencie zwróciłoby false, no bo ten drugi warunek nie jest spełniony. Ok, więc mamy, mamy tutaj operator i, i, czyli sprawdza, pójdę do kina i pójdę na spacer. Jeżeli jakikolwiek z warunków jest niespełniony w tym momencie wartość jest zwracana jako false, jeżeli dwa warunki są spełnione zwracana jest wartość jako e, true, ok i kolejnym warunkiem jest y, y, or czyli lub, więc to podwójne kreski oznacza or, czyli lub, więc w tym momencie warunek będzie spełniony, ponieważ y, ten warunek drugi jest niespełniony, ponieważ a jest większe od 16, natomiast ten warunek będzie spełniony, ponieważ A jest większe równe od 5 i ostatecznie wyrażenie zwraca nam true. Ok, to tyle odnośnie operatorów, następnie poznamy sobie pętlę.